Alleluja. Gotowi? Jedziemy. Jeszcze jedno kazanie. Głosimy kazanie. Jak Pan Bóg daje, to jedziemy, bo jest to ważne. Ojcze, przemów dzisiaj do każdego z nas. Odśwież nas swoim duchem. Odśwież nas. Działaj w Europie. Działaj w naszych kościołach, prawdziwych kościołach, szkoły charyzmatyczne, które nie są ekumeniczne. I powołaj również pastorów, którzy się zajmą ekumenikami, którzy będą oponować ekumenii z wszystkim, co mogą, szczególnie w modlitwach, ale również, że odezwą gębę. O to się modlimy w imię Chrystusa, żeby to kazanie zbudziło wielu ludzi do prawdy, żeby kazanie zbudziło wielu ludzi do działania, do modlitwy, do oponowania ekumenizmowi i do zapragnięcia prawdziwego przebudzenia, nie ekumenicznego kłamstwa, ale prawdziwego przebudzenia, to jest oparte na doktrynach, to jest oparte na prawdziwej Biblii protestanckiej, to jest oparte na, jakby to powiedzieć, na prawdzie, która nas wyzwala. Alleluja. Dzisiaj taki tytuł. Gotowi? Tytuł będzie taki. Mianowicie ekumenia, czyli fake news. Ekumenia, czyli fake news. Fake news jest takim, nie wiem jak to określić, jest to takim pewnym prądem, który się pojawia w naszych czasach. Oczywiście tego typu rzeczy już były wcześniej, ale dzisiaj w naszych czasach szczególnie, kiedy ten reżim, królestwo radykalnej lewicy, tak mówiąc ironicznie, jest obnażane, to pewne rzeczy wychodzą. Fake news, po polsku fałszywe wiadomości. Fałszywe wiadomości w takim sensie sfabrykowane wiadomości. To by było dobre słowo na to. Na czym polegają fake news? Od tego zacznijmy. My wiemy, każdy z nas wie, jakie zło jest ekumeniczne, ale co ma to wspólnego i czym są przede wszystkim fake news? Te fałszywe, sfabrykowane, wiecie, wymyślone, wiesz, siedzę sobie i wymyślam, a takie wiadomości by były fajne i tak byśmy kogoś przedstawili pod takim kątem, prawda? Bo to o tym to polega. Fałszywe wiadomości pojawiły się i ja nie wiem, kto pierwszy taki, nie chcę to nazwać trendem, ale taką kwestią, która się pojawiła, ktoś to nazwał fake news, mi się wydaje, że Trump był jednym z pierwszych, jeśli to nie on wymyślił, to był jednym z pierwszych, który zaczął to używać i do dnia dzisiejszego używa, a później oczywiście prasa, również w Polsce, podjęła kwestię fake news, prawda? Na czym to fake news polega? No, że ludzie, my wiemy, jak jesteśmy takimi obywatelami, którzy są ślepi, to się nic nie interesuje, jeszcze w kościołach u nas, wiecie, poziom ignorancji jest, sięga czasami naprawdę zenitu, to ludzie, którzy mają wpływ, konglomeraty medialne, mają w ręku wiadomości. Jeśli my jesteśmy z typu tych ludzi, no tak, są tam wiadomości, są gazety, jest gazeta A, gazeta B, gazeta C, gazeta D i to są, możecie sobie zobaczyć statystyki, które gazety są bardziej poczytne, czy w Polsce, czy na Zachodzie. I jak my wierzymy ślepo we wszystko, co gazety mówią, to my jesteśmy w problemach. I to podkreślał Trump. Trump nienawidzony przez wszystkie typy lewicy, łącznie z protestantami, pseudoprotestantami, ekumenikami, Trumpa nienawidzą. Ci ludzie, którzy posłuchają, co on mówi, zobaczą, że wiele z tych rzeczy, co on mówi, jest prawdą. Jest prawdą i on zauważył, on zaczął, kiedy zobaczył, kiedy został, nawet jeszcze nie został prezydentem, zaczęła się na niego nagonka. Nagonka prasy. No bo wyobraźcie sobie, jeżeli jest Ameryka i większość prasy, większość konglomeratów medialnych jest lewicowa i teraz do stołka prezydenckiego teraz okazuje się, że wybierają gościa, który nie tylko nie gra w ich gierki, ale który zamierza powiedzieć rzeczy takie, jakie są. Poprzedni różni prezydenci, nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy prezydenci Ameryki wcześniej, co oni robili? Jak nie tego typu rzeczy? Jak nie
mówili pod publiczkę, a publiczka co to jest? To jest to, co gazety dyktują, to, co gazety promują. Wpływ prasy i telewizji ma na każdego z nas, jeśli my tych rzeczy nie wiemy, może mieć, może tak powiem, będzie lepiej, wielki wpływ na nasze życie, na postrzeganie i tak dalej. A więc fake news, jeżeli my obkładamy się fake news, jeśli my wierzymy, co nasze gazety gadają, jeśli my wierzymy, co o protestantyzmie gadają gazety, które są nam wrogie, no to wtedy mamy pewien obraz, prawda? Propagandyści, katolicy i tam inni ekumenicy, wiecie, będą jechać po nas, prawda? Będą nas próbować pokazać we fałszywym świetle. Będą próbować wszystko się wypaczać. Będą proponować, jeśli chcą, żeby w Polsce protestantyzm był promowany, to musi, tak, wiecie, o co chodzi. I jeżeli my zobaczymy pewne rzeczy, jeżeli my dojdziemy do dokumentów, które mówią, każdy protestant w Polsce, dziesiątkowy charyzmatyk, powinien poczytać postanowienia drugiego soboru, czy soboru watykańskiego drugiego. Każdy protestant. Nie po to przeczytać, żeby, bo jest jakieś tam katolickie, że będziemy czytać, ale żeby zobaczyć, że ekumenizm nie narodził się, to nie był pomysł protestantów. To był pomysł katolików. No bo katolicyzm potrzebował się odbić od gruntu. Ja wam mówiłem wielokrotnie. Katolicyzm potrzebował, wiecie, katolicyzmu nie było, nie, że katolicyzmu nie było, ale Watykanu per se nie było, bo przyszedł Napoleon i Watykan, wiecie, aresztował papieństwo i Watykan, nie istniało coś takiego jak Watykan przez ponad 100 lat. Historia. Ekumenicy wam o tym nie powiedzą, bo to przeszkadza ich propagandzie. Dopiero Mussolini przyszedł, jak Mussolini się pojawił na scenie politycznej, to on dopiero Watykan jak gdyby znowu powołał do życia. Jak ktoś, kto nie wierzy, to nie, to jakby zaprzecza historii. Tak jak powiedział, że bitwa pod Grunwaldem się nie wydarzyła nigdy. Tak jak powiedział, że nigdy Ogrodu Eden nie było na przykład. W ten sam sposób ludzie dzisiaj to kwestionują. Ekumenizm jest fake news, czyli fałszywe wiadomości. Jest to zmyślone, sztuczna pseudodoktryna, która ma za zadanie takie same, to jest ekumenizm, Światowa Rada Kościołów, Polska Rada Ekumeniczna i inne rady ekumeniczne poszczególnych krajów, mają za zadanie zrobić, jest to właściwie, jest to religijna Unia Europejska. Religijna Unia Europejska. I jest to złe, jest to przewrotne, ekumenizm jest przewrotny. Ekumenizm dąży do wywrotu przewrotów, żeby nasze denominacje do góry nogami wywalić, żeby nas, jako protestantów, żebyśmy my się wstydzili samych siebie, żebyśmy się wstydzili, bo my mamy Biblię protestancką, żebyśmy się wstydzili tego, że mamy Biblię protestancką i tak dalej, próbujemy nam wbijać kliny różne, ale ekumenizm jest fake news. Kiedy się nauczymy jako Polacy, jako dziesiątkowcy charyzmatycy, że ekumenizm jest fake news? Kiedy sięgniemy do historii? Kiedy zobaczymy plany papieństwa? Kiedy zobaczymy plany Unii Europejskiej? Z drugiej strony, skąd się wziął ekumenizm? Należy zobaczyć w Unii Europejskiej. Dokumenty, każdy Polak w XXI wieku powinien przeczytać dokumenty, ideologię Unii Europejskiej, NATO i innych globalistycznych tworów, żeby zrozumieć filozofię, że te rzeczy nie przyszły, to rzeczy nie wymyślili protestanci. Te rzeczy wymyśliła skrajna lewica i te rzeczy wymyślili papieństwo, kardynałowie, jezuici i tak dalej. I oni, wiecie, to w latach 60. przeszkolili zakony poszczególne, żeby infiltrowały wszystkie religie, łącznie z protestantyzmem, i żeby wywróciły do góry nogami od środka. Żeby znaleźli, jak oni się to nazywają, użytecznych idiotów, takich, których spotkacie na internecie, takich, których spotkacie do naszych kościołów, chodzą użyteczni idioci, którzy ledwo nie wyszli ze spotkania z księdzem, a przyszli do nas. Ekumenia to jest fake news. Historia obala ekumenizm. W historii świata
ani w pierwszym kościelnym ekumenizmu, ani Jezus, jeśli słyszycie, że Jezus praktykował ekumenię, to musicie wołać o pomstę do nieba. Bo Jezus patrzył w Biblii, my czytamy, i gdyby Jezus, ja wam powiem tak, gdyby Jezus praktykował ekumenizm, to by go Żydzi nosili na rączkach i okrzyknęli królem Izraela. Gwarantuję wam to. Gdyby Chrystus robił ekumenię, a my zamiast tego czytamy, z powodu Chrystusa przyszły podzielenia. Czy z powodu Chrystusa miał przyjść jedność wszystkich religii? To co ekumenizm mówi? Nie. Z powodu Chrystusa miał przyjść podziały. Dlaczego? Bo Chrystus nie głosił ekumenii. Chrystus antyekumenii głosił. On mówi doktrynat, bo tak jest w doktrynie. Ludzie przychodzili do Niego. Ludzie przychodzili do Niego. O, Pan Jezusie zrobi cud, zrobi nam 5000, nakarmi, tralala, bum, cykcy. I ludzie siedzieli, gęba otwarta, a jak ryba, żeby ich karmić. A Jezus później co powiedział? Powiedział doktrynę, która ich zdenerwowała. Oni się obrócili. Słuchać. Historia pokazuje, gdyby Paweł, który jest w pierwszym przynajmniej wieku największym, w takim sensie największym, najbardziej używanym przez Boga prawdopodobnie w pierwszym wieku chrześcijaninem, który pierwszym, wiecie, zielonkowcem, charyzmatykiem, protestantem, który był prawdopodobnie, jeśli nie największy, to jeden z większych, który Bóg, ja to tak rozumiem, to nie chodzi o człowieka, nie chodzi o on jakiś był, wiecie, nie człowiekiem i tak dalej, ale którego Bóg użył. I on, gdyby dzisiaj, bo dzisiaj wiecie, gdyby on robił ekumenię, to powiedzieli: Paweł Starsu, wspaniały, no niby chrześcijanin, i wszystkich połączył i tak dalej, a na Pawła Żydzi czekali na każdym kroku. Na każdym kroku. Gdyby ten, jeśli wierzycie w ekumenię, to wierzycie w fake news. Tak bym wam napisał artykuł. Tralala, bum, cyk, cyk. Wiecie, tralala, kłamstwo, 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 kłamstwo. Ty czytasz, o, jaka prawda. To wtedy tak, jak wierzysz w ekumenię. To tak samo. Masz artykuł. Pisze bzdura, głupota, kłamstwo, za jakiś wymysł, jakieś, wiecie, propaganda. A ty to czytasz, o, jaka wspaniała prawda. O, niesamowite. Rozumiecie, o co chodzi? Ekumenie jest to fake news. To jest fake news, które chodzi z naszych kościołów. To jest fake news, która kłamie. Oni, wiecie, jeśli luteranie idą do ekumenii, to luteranie mówią: no Marcin Luther przecież chodził do papiestwa. Czy Marcin Luther nie godził się cały czas z papiestwem? Wiecie, jak jesteś tumanem, i jak jesteś użytecznym idiotą, no powiesz, no pewnie. Ale jak popatrzeć do historii, historia sama ekumenizm burzy. Czy Marcin Luther chodzi za rączkę z papieżem, jak to dzisiaj robią luteranie? Nie. Więc musicie, luteranie muszą się opowiedzieć. Albo Luther się kłamał i musicie zrzucić z siebie siatki luteranina, i przecież się nazywa luteranie, zrzucicie się papiści, bo to jest to samo. Kalwiniści, którzy poszli... Jeśli Kalwin chodzi za ręczkę z papieżem, to musicie dzisiaj otworzyć oczy. Bo jeśli Kalwin się mylił, to musicie przestać się nazywać kalwinistami, zrzucić siatki, nazywać się papiści. Ci zielonkowcy, którzy mówią, że jak się ruch Zielonków narodził, to wszyscy z papieżem za rączki chodzili. Kłamstwo. Fake news. Fake news. Fake news, Janciuki i inne fake news. Nie. Katolicy i inni prześladowali ruch zielonkowy, jak się zaczął. To jest historia. Nie dajmy się ogłupić. Porzućcie ekumeniczne fake news. Porzućcie propagandę ekumeniczną. Porzućcie twór, który papież wymyślił. A oni nazwali protestancki. Tak bym kupę przyniósł wam i nazwał.